Zmieniamy na 80 kg. 80 kg Michał Baranek, Klingro. Ten czas kłębiący przygotuje się Hubert Srota. Zaliczone. Zmieniamy na 82,5 kg. Tego ciężaru podejmie Hubert Srota. Przygotuje się Bartosz Bebło. Zaliczone. Pozostaje 82,5 kg. Bartosz Bebło z Kolbuszowej wykona podejście. Przygotuje się Jerzewski. Zaliczone. Pozostaje 82,5 kg Eugeniusz Jerzewski w podejście. Przygotuje się Błażej Czapec. Zaliczone. Zmieniamy na 85 kg. Do tego ciężaru podejdzie Błażej Czap z Władysławowa. Przygotuje się Czapliński. Podejście nie
zaliczone. 100 kg proszę na sztangę. Szymon Czapliński z Ełku, podejście do tego ciężaru, przygotuje się w Bibowarczy. Pozostaje 100 kg. Swoją próbę wykona Marian Biłowarczyk z Władysławowa. Przygotuje się Łosikowski, po tym podejściu minie czas zmiany pierwszych podejść kolejnej próby startowej. Podejście 2-1 zaliczamy. Poproszę 112,5 kg. Do takiego ciężaru podejdzie Damian Szal z Sandomierza. Przygotuje się Kurasiński. Zaliczone, brawo, zmieniamy na 115 kg. Michał Kurasiński z UKS Sokół Krzywi podejdzie do tego ciężaru, a do pierwszej kolejki przygotuje się Artur Szostek z Kidzyna. Thank you.
No, niestety podejście nie udane, załatwił z was 110 po kursie. Rozpoczynamy pierwszą kolejkę kolejnej grupy startowej. Poproszę 90 kg. Artur Szostek. Przygotuje się Jan Przyjemski. Podejście zaliczone, zmieniamy na 100 kg. Dormer i Kieliżejewski podejdzie do tego ciężaru, przygotuje się Naręba, Huber. Podejście zaliczone, 105 kg poproszę dla Huberta Zaręby z Korbuszowej, przygotuje się Jacek Michał. Podejście zaliczone, poproszę 115, jako pierwszy podejdzie do tego ciężaru Michał Jasak, Politechnika, przygotuje się Sokołowski, Oskar. Pozostaje 115, podejdzie Oskar Sokołowski z Dąbrowy Górniczej, przygotuje się Wątor. Nie, bo nie spadł do domu, okej. Okay. Bo już jest na ten raz.
Podejście niestety nie jest zaliczone. Zmieniamy na 120 kg Dawid Bąkor. Podejście przygotuje się Jasza. Sztanga gotowa. Dawid Bąkor. 120 kg miało być. To 20 lat i pół. Podejście zaliczone. 135 poproszę. Krzysztof Jaszak podejdzie jako pierwszy. Przygotuje się Gropalski. Podejście zaliczone, pozostaje 135. Gropalski Konrad wykona swoją próbę, przygotuje się Bagier Marcin. Konrad Gropalski podejdzie. Podejście zaliczone, pozostaje 135. Marcin Magier podejdzie, przygotuje się Owid. Podejście zaliczone. Zmieniamy na 140 kg
Rafał Bit podejdzie z Dąbrowy Górniczej, przygotuje się Kubisz. Podejście zaliczone, zmieniamy na 142,5 kg Paweł Kubisz. Podejdzie, a przygotuje się do drugiej kolejki Artur Szosek. Podejście niestety niezaliczone. Rozpoczynamy drugą kolejkę. Artur Szostek, 100 kg. Poprosimy na sztangę. Przygotuje się Żyjewski. Zaliczone. Zmieniamy na 107,5 kg na Norberta Jędrzejewskiego. Przygotuje się Hubert Zaręba. Podejście zaliczone. Zmieniamy na 110 kg Hubert Zaręba z Kolbuszowej przywodnie się Sokołowski Oskar. Hubert Zaręba, 110 kg przywodnie się Sokołowski. I podejście zaliczone.
Zmieniamy na 115 kg. Oskar Sokołowski z Dąbrowy Górniczej buduje się w jasach. Zmieniamy na 122,5. Michał Jasak z Politechniki przyłożuje się w Ogon. Zaliczone. Zmieniamy na 125. Dawid Wołtor podejdzie do takiego ciężaru, a przygotuje się Jasza. Zaliczone. 140 kg na sztangę poproszę, do tego ciężaru podejdzie Jasza, a przygotuje się Magier Marcin. Sztanga gotowa, Krzysztof Jasza. Zostaje 140 kg. Magier Marcin, Bauer Kuźnik Tworzył. Wykona swoją próbę, przygotuje się Brokalski.